Cześć, dzień dobry, Artur Wiśniewski, Stockbroker.pl, witam Cię serdecznie na Pasywnej Rewolucji. Mówimy tu przede wszystkim o funduszach ETF, ale wśród funduszy pasywnie zarządzanych mamy też fundusze indeksowe. Najbardziej popularną platformą tego typu funduszy w Polsce jest Inpezetu, które w ostatnim czasie wprowadziło szereg pozytywnych zmian. Jest to okazja do tego, żeby przyjrzeć się ponownie tej platformie i ocenić, jak wypada, wypadają możliwości inwestowania przez Inpezetu w porównaniu z funduszami ETF. Serdecznie Cię zapraszam. Platforma InpZetu to największa platforma funduszy indeksowych w Polsce. Mamy też PKO, TFI oraz NNTFI. Natomiast w Inpezu. Liczba funduszy jest największa, jest to też najbardziej rozwijana funkcjonalnie platforma. Mamy tutaj na ten moment 16 funduszy i akcyjnych, i obligacyjnych. W PKO TFI mamy 5 funduszy. Mieliśmy i akcje i obligacyjne, ale jeden z funduszy obligacyjnych, jedyny, który był, został przekształcony, więc już tam nie mamy w ogóle tego typu rozwiązań. Jeszcze jest NNTFI, tam mamy i akcje i obligacje, ale mamy tylko po jednym przedstawicielu, jeżeli chodzi o fundusze na te poszczególne klasy aktywów. Czym się różnią fundusze indeksowe od funduszy, funduszy ETF? Przede wszystkim tym, że fundusze ETF są funduszami notowanymi, notowanymi na giełdzie. Exchange Traded Fund, jak przetłumaczymy, to nam się właśnie to wyjaśni. Fundusze indeksowe nie kupujemy na giełdzie, tylko kupujemy na, bezpośrednio od producenta, e, czyli fundusze INPZU kupimy bezpośrednio na INPZU.pl, ale od niedawna również kupmy je w biurze maklerskim banku PKO, co jest też pewną ciekawostką. Dostępność tego rozwiązania się zwiększa. Kto wie, czy e, nie pojawią się one w jeszcze innej instytucji, e, która jest, że tak powiem, w grupie kapitałowej. E, próg wejścia INPZU... Bardzo niski, 100 zł. W przypadku ETF, naszym, o progu wejścia decyduje tak naprawdę cena jednostki funduszu, który chcemy kupić. One też przeważnie są niewielkie i być może jest tak, że możemy kupić go za 100 zł czy za kilkaset złotych. Natomiast tutaj w większym stopniu będzie decydować pewnie kwestia prowizji, jaką mamy w domu maklerskim, bo przy małych środkach rzędu 100 zł, bardzo często wartość prowizji, którą musielibyśmy ponieść, byłaby stosunkowo wysoka i na pewno odczuwalna. Więc myślę, że w przypadku ETF-u próg wejścia jest trochę wyższy. W jakiej walucie się inwestuje? W ramach INPZ-u, funduszy indeksowe, czy to rynek polski, czy rynki zagraniczne, inwestujemy w polskim złotym. W przypadku funduszy ETF, jeżeli chodzi o rynek polski, oczywiście również w, złot, w złotym, a na rynkach zagranicznych w euro, dolarze, i funcie. Czy to dobrze, czy to źle? Z jednej strony mamy, e, jeśli nie ma wymiany walutowej, jak w INPZ, to mamy prostotę. E, nie ponosimy kosztów przewolutowania, więc jest to ok. Natomiast e, tutaj nie mamy, hy, ok, chodzi o Chciałem powiedzieć o chodzinku walutowym, ale o tym powiem później. Dobrze, jakie są typy rachunków? E, w obu przypadkach mamy do wyboru i rachunek zwykły, i rachunki e, IKX w przypadku ETF-ów. Nie we wszystkich polskich domach maklerskich mamy dostępne IKX -y i nie wszędzie na rynki zagraniczne, bo polskie są standardem. W przypadku INPZ-u do niedawna jeszcze IKX -y nie było dostępne, tylko rachunek zwykły, ale od, od niedawna mamy również właśnie IKX -y i to jest na pewno zmiana na plus. Paleta wyboru funduszy. Fundusze INPZ-u 16 funduszy ostatnio doszło 7. Przy czym, jeżeli chodzi o rachunki IKX, te ostatnie fundusze będą dostępne dopiero w czwartym kwartale tego roku, 2022. Jeżeli chodzi o ETF-y, są one notowane na wielu różnych rynkach. W Nowym Jorku prawie 2700 funduszy, chociaż akurat do tego rynku mamy najsłabszy dostęp jako inwestorzy z Europy. Za to do rynku we Frankfurcie czy w Londynie już jest z tym dużo lepiej. Tam mamy po prawie 2000 funduszów notowanych do wyboru, mamy też etf -y dostępne na GPW, gdzie ich jest 11 i jest to dla nas jakaś dodatkowa opcja, ponieważ są tam etf -y na, albo na polskie indeksy, albo fundusze zabezpieczone walutowo do polskiego złotego, więc jest to jakiś ukłon w stronę polskich inwestorów. Jeżeli chodzi o IMPZ, to mamy do wyboru fundusze wyłącznie, fundusze typu akumulacyjnego, czyli nie ma tam sytuacji, że Ktoś nam wypłaca dywidendy Te dywidendy, które wpływają do funduszy Są tam reinwestowane W przypadku funduszy ETF Mamy do dyspozycji i takie i takie Możemy wybrać fundusze akumulujące Albo dystrybuujące dywidendy Generalnie ja jestem zwolennikiem tych Które akumulują dywidendy Jeżeli jesteśmy w okresie akumulacji kapitału Jeżeli jesteśmy na emeryturze Być może te dystrybuujące będą wygodniejsze bo nie trzeba się bawić w samodzielne reinwestowanie, więc oszczędzamy czas, nie musimy ponosić prowizji z tytułu reinwestycji itd. Więc w przypadku emerytury, no to faktycznie te dystrybujące mogą być czymś fajnym. Natomiast co do zasady fundusze akumulujące, tutaj może rzucać się w oczy dysproporcja. W dostępności funduszy inpz a na rynkach europejskich, na rynkach europejskich jest ich znacznie więcej i na pewno to powiększa paletę wyboru, paletę wyboru strategii, które możemy realizować. Natomiast to nie jest tak, że mając kilkanaście funduszy do wyboru, nie możemy z tym nic zrobić. Możemy inwestować i aktywnie, i pasywnie, o czym myślę, że za chwilę się przekonamy. Jeżeli chodzi o inpz mamy dostępne w ramach tych 16, 16 funduszy: fundusze obligacyjne, akcyjne. Oraz fundusze cyklu życia. Jeżeli chodzi o obligacje, mamy inwestycje ostrożne, obligacje polskie oraz z rynków zagranicznych, rynki rozwinięte oraz wschodzące, a nowością są obligacje inflacyjne i to jest głównie chyba rynek, rynek, są to głównie rynki rozwinięte, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Jeżeli chodzi o część akcyjną, mieliśmy do tej pory rynki rozwinięte, wschodzące, amerykańskie, doszły rynki europejskie, mieliśmy region Europy Środkowo-Wschodniej, akcje polskie. Doszły w ostatnim czasie akcje sektora informatycznego, nieruchomości, surowców złota oraz zielonej energii. Mamy też w ramach inpz fundusze cyklu życia. inpz u puls życia z odpowiednimi, z odpowiednimi datami, kiedy się kończą. To są fundusze, które nie tylko wykonują rebalancing między akcjami i obligacjami. Między akcjami i obligacjami, które mają w portfelu, ale też wraz z upływem czasu zmienią alokację, powiększając, powiększając tą część bezpieczną. To jest jak najbardziej logiczne. Natomiast ta część funduszy jest dostępna w ramach IKE i XE wyłącznie, i o tych funduszach też jeszcze będzie dzisiaj kilka słów. Co się zmieniło w ostatnim czasie? W ramach INPZ-u. co się poprawiło, są to generalnie same poprawy. Takie, takie, ja tak to postrzegam. O, mówiłem już o tym, że wprowadzony został rachunek IKX, to jest duży plus. Mamy też poprawę benchmarków. Wcześniej o, to były indeksy cenowe. Teraz mamy indeksy dochodowe. Co więcej, wcześniej to były. Mówię teraz o inpz o tej części akcyjnej, bo jeżeli chodzi o obligacje, to były do tej pory 100% indeksy dochodowe. Yy, podobnie jak wszystkie ETF-y akcyjne, obligacyjne, co to zasadę mają w 100% benchmarki, za benchmarki indeksy dochodowe, ale w akcjach był ten problem. Mieliśmy 90% akcje, a 10% jakąś tam poduszkę płynnościową, przeważnie typu był 10% VBIT. Teraz mamy znowu, znaczy znowu, mamy 100% akcji, podobnie jak w części obligacyjnej oraz jak, jak to się dzieje przy ETF-ach. Również mamy indeksy niecenowe, tylko właśnie dochodowe, oraz w kilku przypadkach zmieniły się benchmarki, zamiast w niektórych przypadkach były to dość takie niszowe indeksy, a obecnie są one bardziej powszechne, co poprawia przejrzystość i dostępność do informacji. Przejdziemy teraz przez wszystkie fundusze, które są dostępne, i te stare, i te nowe, pokrótce, żeby zobaczyć, co jest w środku, ile, ile one kosztują, bo też chcę opowiedzieć o opłatach za zarządzanie. Generalnie w INPZ-u mamy 0,5%, to jest taki standard opłaty za zarządzanie, to jest to, co komunikuje towarzystwo, jeżeli, jeżeli mówią o kosztach, natomiast to często nie są jedyne koszty, więc przeważnie te opłaty łączne są trochę wyższe, o czym też będę mówił. Pierwszy fundusz inwestycji ostrożnych to jest fundusz, który akurat w ostatnim czasie podlegał promocji. Do 31 stycznia było zwolnienie z opłaty za zarządzanie, ale tutaj potwierdzałem to z towarzystwem: od 1 lutego wraca opłata 0,5%, więc tutaj będzie to miało ponownie wpływ na wyniki. Do tej pory był to w, tym, w tych ostatnich miesiącach czy roku praktycznie bezpłatny fundusz. W ostatnim roku ten fundusz zarobił minus 1%. Mówię to o tym, żeby pokazać, że nawet te fundusze najbardziej bezpieczne w trudnych warunkach mogą tracić. To jest fundusz, który jest trochę nietypowy, ponieważ jego benchmarkiem jest VBit. Jest to indeks nieinwestowalny, ale jest to indeks, który oni starają się naśladować, inwestując w krótkoterminowe papiery skarbowe to Obligacje Polskie to jest już fundusz też obligacji polskich, ale o dłuższym terminie zapadalności, o dłuższym, tak zwanym Duration, gdzie mamy, gdzie benchmarkiem, czyli indeksem, który jest naśladowany jest TBSP. I tutaj widzimy też, pokazałem wykres od początku istnienia tego funduszu, w ostatnim roku stracił 10%. Chciałem to pokazać po to, nie po to, żeby nas straszyć, ale po to, żeby pokazać, że fundusze obligacji też potrafią być zmiennej w zeszły rok był re rekordowy pod tym względem. W kilkunastoletniej historii indeksu TBSP nie było takiego roku, żeby tyle ten indeks stracił, ale też nie było takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce, że tak mocno rosły rentowności. Obligacji. Więc warto o tym pamiętać. To jest uważam świetne narzędzie do długoterminowego inwestowania, bo obniży nam mimo wszystko zmienność portfela, bo jest to mimo wszystko mniej, mniej zmienne niż akcje. Ale pamiętajmy, że ta zmienność jest i miejmy zawsze w, w, w pamięci zeszły rok, że ten fundusz potrafił stracić 10%. Jeżeli chodzi o opłaty. To jest mniej więcej 0,5%, jeżeli chodzi o opłaty za zarządzanie. O, jeżeli chodzi o opłatę za zarządzania, to jest dokładnie 0,5%, ale to nie jest jedna opłata, ale tych dodatkowych opłat jest niewiele więcej. Jeżeli chodzi o opłaty bieżące czy tracking difference, to w input jest 057-056% w przypadku. Indek w przypadku konkurencyjnego funduszu NN indeks obligacji, to Inny fundusz indeksowy z towarzystwa NN, który naśladuje ten sam indeks. Tam, co prawda, opłaty bieżące są wyższe 0,74%, ale jeśli spojrzymy na tracking difference, czyli to jaka była różnica między tym, ile, ile, jaki był wynik indeksu, a jaki był wynik funduszy w zeszłym roku, to to też było 0,57%, czyli w zasadzie taka sama stopa zwrotu, taki, taki sam tracking difference, taki sam poziom opłat, co w przypadku impozytu obligacje polskie. Mamy od niedawna beta ETF, TBS, Paytest ETF, który naśladuje. Ten sam indeks co 2, wymienione fundusze, czyli indeks TBSP na ten moment opłaty bieżące, 0,5%, ale opłata za zarządzanie jest niższa, więc wraz, wraz ze wzrostem aktywów tego funduszu, on powinien zyskiwać. Yy, Zyskiwać, w tym sensie, że te koszty zarządzania, yy, czyli total expense ratio, te koszty łączne, powinny być niższe niż u konkurencji, o ile oczywiście u konkurencji nic się nie zmieni. I to jest w zasadzie chyba jedyny fundusz, w przypadku którego mogli, mogliśmy łatwo znaleźć konkurencję, czyli fundusze, które naśladują dokładnie te same indeksy, po to, żeby móc zobaczyć, jak różni się stopa zwrotu między funduszem a funduszem, między indeksem a funduszem, ponieważ to jest najlepszy miernik. Tego, jakie są łączne opłaty, koszty zarządzania takim funduszem, ale w pozostałych przypadkach nie będziemy mogli z tego skorzystać, ponieważ te indeksy trochę się od siebie różnią, więc będziemy bazować tylko na total expense ratio w przypadku ETF-ów oraz na opłatach bieżących w przypadku INPZ-u. inpz obligacje rynków rozwiniętych. Połowa funduszu to są Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o koszty, 0,78% to, to są koszty bieżące inpz Fundusz, który ma podobną strategię, naśladuje ten sam indeks albo bardzo podobny, no koszty są cztery razy niższe. Na pewno to jest no, przypadek, kiedy widać, że ETF-y są po prostu dużo tańsze. w obligacje rynków wschodzących. Tutaj jest... Ten... Ze wszystkich funduszy, które są dostępne w IPZ-u najciężej o informacje. W faktszytach nie ma informacji o, o tym, co siedzi w tym funduszu. Bardzo trudno jest znaleźć. Nie ma funduszy ETF, które naśladują dokładnie ten, ten sam indeks. Więc dostęp do informacji jest bardzo utrudniony. Można. Analizować y, dokumenty funduszu, y, prospekt czy jakieś tam sprawozdania okresowe, i tam znajdziemy informacje, ale to jest bardzo uciążliwe. Zrobił to, chwała mu za to Mateusz, samego bloga Inwestomat, i tutaj zapożyczyłem z jego wpisu o IPZ-u Informacje o tym, jakie jest 10 największych pozycji w portfelu obligacji rynków wschodzących. Mamy na pierwszym miejscu Polskę, tam jest to około 3%, to jest około 3 portfela. Mamy obligacje takich państw jak Litwa, Arabia Saudyjska, Kazachstan, Chile, Katar, Peru, czyli bardzo zdywersyfikowany portfel z, z wielu różnych państw. I tutaj 0,6% obligacji, jeżeli chodzi o ten fundusz Wimpz ale jeżeli chodzi o ETF-y opłata jest niższa, ale nie jest taka, ta dysproporcja nie jest tak duża jak wcześniej. Inpezytu obligacji inflacyjne to jest fundusz nowy, który naśladuje indeks Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Total Return. I połowa funduszu to Stany Zjednoczone, 1 trzecia to Wielka Brytania i tutaj mamy w przypadku tego funduszu 0,5% opłat, a analogiczny ETF, który ten sam indeks albo podobny naśladuje 0,2% myślę, że tą proporcję będziemy dzisiaj bardzo często widzieć. Inpozytu akcji rynków rozwiniętych, czyli przechodzimy do części akcyjnej Mamy naśladowany indeks MSCI World i tutaj mamy 2 trzecie Stanów, Stanów Zjednoczonych, a pozostałe rynki rozwinięte to takie kraje jak Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Francja. Widzimy tutaj to na tym diagramie. Jeżeli chodzi o opłaty, 0,8% rynki rozwinięte in a iShares Score MSCI World 0,2%, 4 razy niższa opłata. Spora różnica. Kolejny fundusz akcji rynków wschodzących, i tutaj mamy nowy benchmark. Wcześniej był zupełnie inny, niszowy, teraz mamy dużo lepszy, bardziej powszechny, dzięki czemu ten dostęp do informacji jest lepszy. Więc, mimo że nie mamy na przykład w faktycznie informacji, jaki jest podział geograficzny portfela tego funduszu, to możemy sobie zajrzeć do albo do indeksu, albo do składu portfela. Od odpowiednika ETF, albo do, do strony MSCI, gdzie mamy informacje o tym, jaki jest skład portfela. I mamy tutaj jedną trzecią Chiny, kilka krajów z Azji oraz inne kraje, które tutaj widzimy na diagramie po lewej. 0,5% opłata roczna, to są opłaty bieżące, tak jak wspominałem. iShares, MSCI, Emerging Markets 0,18%, dużo tańsze niż inpz rynków wschodzących. In pozyto akcji amerykańskiej. Tutaj nie będę się wgłębiał w jakieś struktury, ponieważ to są po prostu akcje z rynku amerykańskiego, już nie robiłem podziału geograficznego. Chciałem tylko pokazać jedną rzecz. Pokazałem historię tego funduszu, właściwie w tym przypadku indeksu, że on w ostatnich kilkunastu latach miał zdecydowanie wyższe stopy zwrotu niż np. MSCI World, czyli wszystkie rynki rozwinięte. Więc może tutaj pojawiać pojawia się taka pokusa: OK, to ja wezmę tylko ten fundusz do portfela i będę zarabiał dużo więcej niż średnia rynkowa, niż cały świat. Po co mam zarabiać mniej, skoro mogę zarabiać więcej? To jest taka klasyczna pułapka, na której się często nabieramy. Tak było w ostatnich kilkunastu latach, ale tak nie musi być. Zawsze w historii rynków finansowych bywało tak, że Stany Zjednoczone zachowywały się lepiej niż reszta świata, ale też takie okresy, kiedy było gorzej, więc nie wyciągajmy tego błędnego wniosku, że skoro tutaj było tak dobrze, to zawsze, zawsze już będzie tak dobrze. Akcje amerykańskie, impozytu 0,5%, X-Trackers MSI USA 0,07%, ponad 5 razy tańszy fundusz ETF. Impozytu akcje europejskie. MSI Europe Net, Total Return Local Index. Tutaj ciężko było mi znaleźć dokładny odpowiednik. Mamy w tym portfelu, w portfelu MSI Europe, różne papiery z krajów europejskich, najwięcej w Wielkiej Brytanii, Szwa Francji czy Szwajcarii, jak również Niemcy. W pozostałych krajach poniżej 10% mamy udziały, ale jeśli spojrzymy na fundusze, na, jeśli spojrzymy na opłaty, to podobnie jak wcześniej, inpz tu 5%, odpowiednik ETF 012%, również spora dysproporcja. INPZ-u akcje rynku w środ Europy Środkowo Wschodniej. Tutaj mamy również kiepski dostęp do informacji. Musimy na piechotę sobie liczyć te udziały rynkowe, więc zachęcam GPW benchmark, żeby poprawili ten obszar. Mamy 40% to jest Polska, sporo też Węgier, Austrii i Czech, natomiast to jest fundusz, który w moim odczuciu jest nam przydatny z tego całego zestawienia. Mało osób jest zainteresowana, żeby jakoś specjalnie, specjalnie eksponować nasz region. Wiadomo, że jeśli inwestujemy w Polsce i jest home bias, to jest jakby zrozumiałe, że lubimy inwestować w naszym własnym kraju, ale czy... Jest nam potrzebny fundusz na konkretnie nasz region. Do tego nie mam takiego wielkiego przekonania, a ten fundusz jest tutaj dostępny. Trudno o, trudno o dokładne odpowiedniki takiego ETF. Funduszu ETF na rynku raczej nie, ich nie ma. Najbardziej zbliżony portfelem, który znalazłem to Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia i ten fundusz jest również prawie 4 razy tańszy niż INPZU. In PZTU akcje polskie, benchmark 70% WIL20, 30% MVIL40 i tutaj jeśli spojrzymy na opłaty 0,66% Porównałem jego opłatę z funduszem NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Jest to fundusz, który ma zupełnie inny benchmark, ale jest to też fundusz, jeden z nielicznych polskich funduszy indeksowych, które mają benchmark dochodowy i tutaj są to poziomy porównywalne. Jest też ETF na WIG20, tam mamy co prawda 0,4% opłaty za zarządzanie. Natomiast jeszcze są inne opłaty na ten moment koszty łącznie to jest 0,8%, więc na tym tle tu po raz pierwszy wygląda całkiem dobrze, całkiem korzystnie, nieco niższe opłaty niż u konkurencji. Oczywiście ciężko porównywać te fundusze do końca, ponieważ mają różne indeksy odniesienia, ale można powiedzieć, że jest to gdzieś tam podobna półka, jeżeli chodzi o kategorię. Sektor informatyczny, też nowy fundusz, indeks bazowy MSCI World Information Technology, i to jest fundusz, który w Prawie 90% inwestuje w Stanach Zjednoczonych w spółki IT, jeżeli chodzi o opłaty 0,5% podczas gdy fundusz analogicz, o analogicznej strategii będzie miał 025%, czyli również będzie tańszy. Sektor nieruchomości. To jest ciekawy fundusz, szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba fundusz, który, jeśli spojrzymy na skład indeksu, inwestuje głównie w rating. więc jeżeli jest, jest to bardzo ciekawe i ktoś chce inwestować sektorowo, to to jest bardzo ciekawy yy, sektor. Mamy tutaj ciekawostkę, ponieważ o ile fundusz indeksowy kosztuje 0,5%, o, yy, o tyle odpowiednik ETF jest niewiele tańszy. To jest 0,4%, więc można powiedzieć, że w tym w tym przypadku są to poziomy porównywalne. Kolejny fundusz, fundusz rynku surowców, I tutaj jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, chyba najwięcej czasu jest spędzę nad tym funduszem, to jest fundusz, który inwestuje w spółki, które działają w branży wydobycia surowców. To są takie spółki jak Exxon BP, Royal Dutch Shell, tak, czyli Ropa, ale oprócz surowców energetycznych są też materiały i kilka inne. Prawie połowa to są Stany Zjednoczone, ale jest też Wielka Brytania, Kanada czy Australia. I jeżeli chodzi o opłaty INPZ-u, tradycyjnie 0,5% opłat bieżących. Invesco Bloomberg Commodity Usage to jest fundusz, który również skupia się na surowcach, 0,19%. Ale uwaga, to jest fundusz, dla którego bardzo ciężko było mi znaleźć Odpowiednik ETF, ponieważ Bloomberg Commodity to jest indeks, który jest innego rodzaju niż World Commodity Producers. World, MSCI World Commodity Producers skupia akcje spółek, które są producentami. Natomiast Bloomberg Commodity to jest indeks surowców, konkretnie cen surowców. Więc tutaj było bardzo ciężko to porównać i przyszło mi do głowy pytanie: no dobrze czy w takim razie można powiedzieć, że fundusz, który inwestuje w akcje spółek surowcowych jest dobrym proksy na rynek surowców, czy to po prostu chodzi razem, czy osobno, czy to jest skorelowane, czy nie. No i tutaj akurat jest dość ciężko o dostęp do danych, natomiast udało mi się taki trochę naokoło złożyć to z kilku danych, nałożyć na jeden wykres i tutaj widzimy, że MSCI World Commodity Producers w okresie kilkunastu lat chodził bardzo podobnie, jeżeli chodzi o Bloomberg Commodity Index. Mam na myśli, mam na myśli to, że kiedy rosł jeden, to rosł drugi, a kiedy były spadki, tamten również spadał. To, co się rzuca w oczy, to to, że MSCI World Commodity, Produc MSCI World Commodity Producers był dużo bardziej zmienny niż Bloomberg Commodity indeks. Pewnie mo, można też zauważyć, że surowce generalnie w tym okresie zachowywały się dużo gorzej niż akcje rynków rozwiniętych wyrażone indeksem MSCI World. To jest też powód, że surowce tak generalnie nie są zawsze dodawane przez inwestorów do, 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 przez inwestorów do portfeli pasywnych. Wydaje mi się, że to jest in fundusz, który warto rozważyć wtedy, kiedy inwestujemy bardziej sektorowo, a zwłaszcza w horyzoncie nie jakimś bardzo długim, tylko właśnie krótszym. Wydaje mi się, że wtedy surowce są lepszym instrumentem do portfela. Impozytu, akcje rynku złota. Indeksem bazowym, indeksem, który ten fundusz naśladuje, jest MSCI All Countries World Index Select Gold Miners, czyli to jest fundusz inwestujący w spółki z rynku złota, które się, zajmują się wydobyciem złota, na rynku ETF mamy yy, zarówno fundusze, które inwestują w tego typu firmy, w tego typu spółki, jak również, yy, również mamy instrumenty typu ETC, które wprost naśladują cenę złota. Więc tutaj chciałem pokazać dwie rzeczy. Pierwsza, i tutaj bazując na akurat na funduszach ETF, ponieważ gorzej jest od dostępu do danych dla MSCI, All Countries World Index Gold Miners. Widzimy, że notowania takich funduszy, funduszy typu Gold Miners. Chodzą trochę inaczej niż samo złoto wyrażone tutaj ETFM, iShares Physical Gold. Natomiast jest to instrument w dużym stopniu skorolowany. Natomiast może być tak, że w pewnym okresie, ten, jak złoto spada, to ten instrument będzie spadał jeszcze mocniej niż złoto. A kiedy złoto rośnie, on może wzrastać też mocniej niż złoto. Więc można powiedzieć, że jest to trochę takie złoto na lewarze i o ile takie typowe ETF-y lewarowane są instrumentami nie nadającymi się do inwestowania długoterminowego, tam rekomendowany horyzont to jest jeden dzień, o tyle w przypadku producentów złota można powiedzieć, że jest to taki instrument typu właśnie lewarowane złoto na długi termin i to jest i to uważam ma rację bytu w portfelu. Jeżeli chodzi o opłaty, to fundusz na Złoto od IPZ tutaj 0,5% i co ciekawe, jest to niższa opłata niż w przypadku odpowiednika iShares Gold Producers. Tutaj nie było też ETF w tym przypadku na MSCI, Gold Miners. Szukałem takiego, który ma zbliżony portfel, i właśnie ten miał najbardziej odpowiedni w moim odczuciu, według mojej oceny. I okazuje się, że to jest pierwszy przypadek w tym dzisiejszym materiale, w tym zestawieniu, że fundusz inpz jest tańszy niż jego odpowiednik ETF. Impezytu akcje sektora zielonej energii. Ostatni nowy fundusz i ostatni z funduszy, który w ogóle omawiam dzisiaj. Mamy tutaj za benchmark MSCI Global Alternative Energy Net, Net, Net Return Index, fundusz, który inwestuje w spółki zajmujące się produkcją zielonej energii albo energii alternatywnej, wiatraki wiadomo i tak dalej. Tutaj widzimy, że ponownie jest to przypadek, kiedy mamy 0,5%... Opłat w przypadku INPZu jest to niższy poziom kosztów zarządzania niż w przypadku odpowiednika ETF. W tym przypadku wybrałem ISES Global Clean Energy, który wydawał mi się najbardziej zbliżony portfelem. Mamy też na tym slajdzie informację o tym, jak zachowywał się ten indeks w ostatnim. Okresie, w ostatnich kilkunastu latach, i widzimy, że ta nowoczesna zielona energia w tym okresie nie dawała zbyt dobrych rezultatów. Ten indeks zachował się fatalnie, ale też przestrzegam przed tym, żeby wyciągać takie wnioski, że to już zawsze tak będzie wyglądało. Podobnie jak wcześniej mówiłem o funduszach, które miały lepsze wyniki niż średnia rynkowa. Za jakiś czas być może to się zamieni. Gdy miały tak podsumować te fundusze, fundusze od INPZ-u, one się. Z jednej strony nadają do zarówno inwestowania pasywnego, jak i do inwestowania aktywnego. Jest tutaj, zwłaszcza za sprawą tych nowych funduszy, kilka funduszy sektorowych, więc jeżeli ktoś by chciał inwestować właśnie w sposób bardziej skoncentrowany, to myślę, że dla takiego inwestora te nowe fundusze będą odpowiednie. Więc dla osoby, która jest trochę bardziej może zaawansowana, ma jakieś view na rynek, ma jakieś bardziej sprecyzowane oczekiwania co do tego, jak będzie wyglądał jego portfel, ma jakieś przewidywania co do tego, które branże będą się bardziej rozwijać niż inne. Jeżeli chodzi o część pasywną, mamy rynki rozwinięte, rynki rozwijające się, także wszystko to trzeba. Jedyne, czego mi brakuje, to jednego funduszu, który łączyłby... Yy, który łączyłby na przykład akcje z całego świata i rynki rozwinięte i rynki rozwijające się po to, żeby jednym kliknięciem móc to inwestować bez konieczności robienia jeszcze re, po tym rebalansingu między jednym i drugim. Więc do inwestowania pasywnego to by się przydało być może y, TFI kiedyś pomyśleł o wprowadzeniu takiego instrumentu. Koszty zarządzania tutaj podsumowanie. W, w dwóch trzecich przypadków była dość duża dysp dysproporcja i fundusze ipz były dość sporo droższe niż ETF-y, a mniej więcej w jednej trzeciej przypadków te fundusze miały poziom opłat zbliżony, a w niektórych przypadkach nawet były tańsze niż ETF-y. Mediana dla MPZ-u to 0,5%, a dla ETF-ów 0,2%. Są też fundusze w ramach Impezetu i KXE, u z, z serii z życia, czyli fundusze cyklu życia, które robią dwie rzeczy. Rebalancing, czyli y, zmieniają za nas. Y, odpowiedni podział między akcjami i obligacjami, a druga rzecz, którą robią, wraz z upływem czasu, wraz z y, dobijaniem do, y, nie wiem, do, wraz z upływem czasu zmniejszają nam udział części y, akcyjnej zwiększają udział części obligacyjnej, bo i, my jesteśmy, i my jesteśmy starsi, tym mamy niższą skłonność do ryzyka. To jest całkowicie normalne, zrozumiałe, więc generalnie ta konstrukcja według mnie jest bardzo ciekawym, ciekawym i dobrym pomysłem. Natomiast, jeżeli chodzi o IPZT, tutaj na plus można powiedzieć, że te opłaty również są zbliżone. Jak patrzyłem na karty funduszy, na, na KIDY, to to jest w granicach 0,5%, właśnie 0,6%, czy coś, czy coś koło tego. Natomiast to, co, o czym warto wiedzieć, to to, że te fundusze, które tutaj są dostępne, to są fundusze aktywnie zarządzane nie są to fundusze pasywnie zarządzane. Potwierdzałem to z TFI, żeby mieć tutaj absolutną pewność. To są fundusze aktywnie zarządzane. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić największą uwagę, to jest coś, co akurat mi osobiście przeszkadza, to to jest to, jaka jest struktura tego portfela. Spójrzmy przykładowo, jeżeli zaczynamy inwestować w ten fundusz w okresie 2020-2029, jedna czwarta obligacje, gdzieś tam będziemy naśladować indeks TBSP, w porządku, bardzo dobrze. A 3 czwarte to są akcje. OK? Świetnie. Tylko spójrzmy na strukturę tej części akcyjnej. Tutaj mamy indeks MSCA World, jedynie 15%, a 60% indeksu WIG. Jest bardzo duża koncentracja na polskim rynku. Uważam, że y, warto inwestować na polskim rynku, warto mieć y, trochę polskich akcji, ale w tak długim horyzoncie czasowym uważam, że warto mieć bardzo zdywersyfikowany portfel geograficznie. I uważam, że taka koncentracja, przynajmniej przy takim portfelu, przy takim nastawieniu pasywnym, to błąd. I, i dlatego to mi się akurat w, tym, w tych funduszach nie podoba. Jeżeli ktoś chce taką strukturę, chce mieć tak skoncentrowany geograficznie portfel, tak skupiony mocno na polskim rynku, to wtedy to jest OK. Zbliżamy się do końca. Hedging walutowy to jest też coś, co różni te fundusze. Widzieliśmy w WIPZ-u 16 funduszy. Niektóre na rynek polski, niektóre na rynek zagraniczny. Jeżeli chodzi o te, które są na rynek zagraniczny, wszystkie są zabezpieczone walutowo do polskiego złotego. Jeżeli chodzi o fundusze ETF, nie ma tutaj, wśród, wśród odpowiedników tych funduszy nie było takich. Mamy ETF-y na polskiej giełdzie, które są zabezpieczone walutowo, jest ich kilka, na, głównie na, na ten moment na akcje amerykańskie, ale będą też fundusze na obligacje pewnie zabezpieczone walutowo. Ale jeżeli chodzi o te odpowiedniki, na razie nie ma. Czy to dobrze, czy to źle? Jeżeli chodzi o część obligacyjną, to dobrze. To dobrze, że mamy tą część obligacyjną na rynki zagraniczne zabezpieczoną do, do PLN. Natomiast jeżeli chodzi o część akcyjną, to zależy. Tutaj część osób chce mieć te, tą część zabezpieczoną, tą część akcyjną zabezpieczoną, część nie. I tutaj zadania są podzielone. Więc też pytanie, jaki jest Twój horyzont inwestycyjny. Jeżeli Krótki, nie wiem, kilka lat, no to historia pokazuje, że w takim okresie ten hedging walutowy może się przydać. Jeżeli chodzi o horyzont taki dłuższy albo wręcz bardzo długi, nie rzędu 20-30 lat, tutaj wiele badań pokazuje, że ten hedging walutowy jest zbędny, nie ma za bardzo potrzeby z niego korzystać, a niektórzy wręcz postrzegają jako wadę, ponieważ zależy im na tym, żeby robić dodatkową dywersyfikację walutową i wówczas wolą mieć właśnie ETF. Po to, żeby nie, mieć tej, żeby nie mieć tego zabezpieczenia walutowego. Koszty transakcyjne. Do tej pory widzieliśmy, przeglądając poszczególne fundusze, że ETFy przeciętnie są sporo tańsze niż fundusze inpz u z kilkoma wyjątkami. Natomiast koszty zarządzania to nie jest jedyny koszt, który ponosimy przy inwestowaniu. Są jeszcze koszty transakcyjne. I one mogą być całkiem odczuwalne, zwłaszcza w krótkim okresie. W przypadku y, ETF-ów musimy zapłacić prowizję. Przykładowo, w M-Banku mamy na, rynki, na ETF -y rynków zagranicznych, za, zagranicznych 0,29%. Y, spread, idąc z Tropem M-Banku, 0,1%. Y, przepraszam, przewalutowanie 0,1%. Spread no to każdy fundusz jest inny, ale jeśli byśmy spojrzeli na rynek SETRA, na przeciętny spread na wszystkich funduszach, które są dostępne, to jest 0,2%, więc y, jeżeli byśmy wzięli połowę spreadu co byłoby logiczne, rozpatrując pojedyncze transakcje, to mielibyśmy 1% tak średnio. Oczywiście są fundusze, które mają spready dużo niższe i wtedy są w ogóle nieodczuwalne. Tak samo jak są zagraniczne domy maklerskie, gdzie mamy te prowizje czy przewolnowania dużo, dużo tańsze. A gdybyśmy pozostali przy tym przypadku takiego polskiego domu maklerskiego, okaże się, że koszt transakcyjny to jest pół więc pomimo, że ETF ma niższy koszt zarządzania, to ten łączny koszt będzie większy przez, przez te koszty transakcyjne. No to pojawia się pytanie, co, co wybrać, co lepsze, co się bardziej opłaca, co tańsze. To zależy w dużym stopniu od horyzontu inwestycyjnego. Jeśli masz krótki horyzont inwestycyjny, nie wiem, przykładowo rok czasu, dwa lata, dwa lata, to okaże się, że te koszty transakcyjne, jeśli dodamy do kosztów zarządzania, okaże się, że to będą, że łączne koszty będą wyższe niż w przypadku No bo w przypadku IPZ-u my prowizji spreadu i przewalutowania nie mamy. To jest duża korzyść. Natomiast w długim terminie te koszty jednorazowe, bo zakładam, że one byłyby jednorazowe, no, będą mało odczuwalne. I im dłuższy horyzont czasowy, tym mniej odczuwalne będą koszty transakcyjne. Więc wyda, warto tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, jak, jak długi jest mój horyzont inwestycyjny. Krótszy to inpz może okazać się bardziej opłacalny. Dłuższy to prawdopodobnie ETF. Automatyzacja. W przypadku inpz u plusem jest to, że możemy w naszym banku ustawić sobie zlecenie stałe. Więc jest taka opcja, żeby na przykład co miesiąc z naszej pensji szła jakaś określona kwota na konkretny fundusz, albo na konkretny portfel funduszy, które sobie wybierzemy. W przypadku ETF każda transakcja musi przechodzić przez nasze ręce, co może być pewną niedogodnością, więc to jest na pewno plus dla Inpezetu. Natomiast w przypadku INPZ-u nie mamy funduszy typu multi-asset. A w przypadku ETF-ów tak. Są to fundusze, które inwestują jednocześnie w akcje i obligacje, więc. Robią za nas, to, można powiedzieć, rebalancing, więc w dużym stopniu automatyzują nam prowadzenie w ogóle całego portfela, i też uważam duży plus. Inp.Z. na razie, przynajmniej na razie nie ma takich portfeli, takich, portfeli, takich funduszy. Mamy w Inp.Z. fundusze cyklu życia, o których wspomniałem. W, 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 w przypadku ETF-ów nie mamy ich, chyba przynajmniej są mało popularne. Natomiast, jak wspomniałem, mi się akurat one nie podobają, więc dla mnie nie jest to jakaś duża korzyść. No i one są dostępne tylko w ramach IKE yy, yy, Rozliczenie podatkowe. Tutaj ipc -tu również ma swoje zalety. Przede wszystkim jest to parasol podatkowy, czyli te wszystkie fundusze. To są tak naprawdę subfundusze jednego funduszu. Więc, przynosząc, przynosząc środki między poszczególnymi funduszami, jeśli mamy gdzieś po drodze zysk, to nie musimy płacić podatku. Więc, te pieniądze są reinwestowane w całości. Gdybyśmy chcieli Podatek zapłacimy dopiero na samym końcu, gdybyśmy, gdybyśmy chcieli wyjść z funduszu, wypłacić gotówkę na nasze konto. W przypadku ETF-ów nie mamy parasola podatkowego. Więc, jeżeli byśmy chcieli przynosić środki między funduszami, a mielibyśmy zysk, to trzeba co roku się rozliczać podatkowo i trzeba, i trzeba płacić podatki. Jeżeli chodzi o rozliczenie, to to też jest plus, jeżeli chodzi o ipz ponieważ wychodząc właśnie z tego funduszu, już na samym końcu nie musimy nic wypełniać. Wszystko się wydarza automatycznie, po prostu. TFI pobierze z naszego rachunku, samowolniczy i pobierze z naszego rachunku zryczałtowany podatek 19% i odprowadzi te, odprowadzi, odprowadzi te środki do rządu skarbowego. Nie ma żadnej papierologii, nic. Wygoda. Przy tefach mamy co roku rozliczenie podatkowe. Jeżeli korzystamy z polskiego domu maklerskiego, jest, jest, jest to bardzo wy, proste i wygodne, bo dostajemy PIT 8C. I dzięki niemu z łatwością wypełnimy odpowiednie rubryki przy rozliczeniu rocznym. Co jest generalnie bardzo proste, chociaż dla niektórych osób może to być pewna niedogodność. To, czego nie ma WIMPEZ, a jest możliwe w przypadku ETF-ów, to możliwość rozliczania transakcji na ETF-ach z innymi transakcjami giełdowymi. Więc jeżeli inwestujesz na przykład w akcje czy obligacje na giełdzie, na, na, na giełdzie w Polsce czy na innych rynkach, a jednocześnie te, inwestujesz w ETF-y, to te transakcje wszystkie możesz rozliczyć razem i jest to bardziej efektywne podatkowo. Więc pytanie, czy po prostu tego potrzebujesz, czy nie. Jeżeli inwestujesz również w inne instrumenty giełdowe, no to ETF będzie może zwiększyć Twoją efektywność podatkową. A jeżeli nie, to może nie ma, się, nie ma się czym przyjmować. Język? Inpezetu, wszystko po polsku i platforma, i KID, i fact i tak dalej. W przypadku ETF mamy część informacji po polsku, ale w przypadku tych rynków zagranicznych, zwłaszcza do zagranicznych domów maklerskich, dobrze, żebyśmy znali trochę angielski. Bez niego pewnie też sobie jakoś poradzimy, ale pewnie będzie trudniej, więc pytanie: jak sobie radzimy z tym angielskim, To też jest jeden z czynników, który pewnie na końcu warto brać pod uwagę, taki dość może prozaiczny. Podsumowanie: jakie, jakie argumenty przemawiają za tym, żeby korzystać z INPZ? Przede wszystkim niski próg wejścia od 100 zł, brak kosztów transakcyjnych, co oznacza, że w krótkim terminie jest to duża korzyść. W przypadku obligacji to, że te fundusze są, są zahedżowane, to jest też na pewno korzyść, ponieważ to obniża zmienność yy, tej części obligacyjnej i, obli i obligacje dzięki temu mogą pełnić funkcję stabilizującą portfel, bo do tego są yy, stworzone, po tej, po tej bierzemy do portfela. Chociaż pamiętajmy, że w przypadku ETF-ów mamy na przykład ETF na polskie obligacje, i tam też nie mamy ryzyka walutowego. Prostota yy, korzystając z ETF yy, Musimy wybrać środek zlecenia po każdej cenie, z limitem ceny. Musimy wybrać, czy, czy inwestujemy na rynku we Frankfurcie, czy w Londynie. Czasami trzeba wybrać, czy kupujemy jednostkę, która jest akurat notowana w funcie brytyjskim, albo w dolarze, więc mamy tam więcej opcji. No i teraz pytanie, czy nam na tym zależy? No, z jednej strony dobrze mieć opcje, ponieważ możemy bardziej dopasować do siebie. Pewne elementy, ale z drugiej strony jesteśmy stawiani przed wyborem. To zajmuje czas, to jest, może być nużące, może to być kłopotliwe, bo trzeba się dowiedzieć o to, się ja się będę kierował, podejmować decyzję. Więc tego w IPZ-u nie ma, więc mamy jakby ograniczone pole wyboru, a dla wielu osób to może być ta prostota, może być korzyścią, że ja się nie muszę nad wieloma rzeczami w ogóle zastanawiać. Wygoda. Mamy przelewy stałe, tak, to o, to o czym powiedziałem, możemy sobie zautomatyzować dokonywanie zakupów, ustawiając zlecenia stałe w naszym banku oraz kwestia podatków. Możemy tam, nie ma tam żadnej papierologii i możemy korzystać z parasola podatkowego. Jeżeli chodzi o ETF-y, mamy kilk, też kilka argumentów za tym, żeby z nich korzystać. Przede wszystkim dużo szersza paleta wyboru, dużo większy zakres strategii, który możemy stosować. Niskie koszty zarządzania, co ma szczególne znaczenie, jeżeli inwestujemy w dłuższym terminie. To wtedy będzie miało dla nas większe znaczenie, bo im dłuższy termin, tym większe znaczenie mają właśnie koszty zarządzania, a mniejsze koszty transakcyjne, które ponosimy raz. Przynajmniej jeżeli inwestujemy pasywnie, akcje. E, brak hedgingu walutowego. Tak jak wspomniałem. Tutaj zdania są podzielone co do tego wśród inwestorów, tak pokazują badania i nie wolą hedżować, nie wolą nie hedżować, a część nie uważa, że jest to, to niepotrzebne, tylko wręcz szkodliwe, więc dla tych osób ETF będzie korzystniejszą opcją. Wśród funduszy ETF mamy też multi czyli te rozwiązania, gdzie mamy i akcje, obligacje w jednym portfelu, jest to, można powiedzieć, taki asset, asset management w jednym etf gdzie, gdzie po prostu towarzystwo za nas czy dostawca ETF za nas dokonuje rebalansingu i zarządza tym portfelem w naszym imieniu. Co też jest dużą, co też może być, jest dużą wygodą, może być dla nas, y, możemy to postrzegać jako coś korzystnego. To na koniec, dla kogo? Już takie największe, finalne uproszczenie. tu polecam przede wszystkim osobom. Które są początkujące i które cenią sobie tą prostotę, że właśnie nie ma żadnego wyboru, nie ma za, dużo, za, za dużego wyboru, które cenią sobie właśnie wyższą prostotę, ponieważ są albo początkujące, albo nie mają za dużo czasu, albo są zapracowane, albo leniwe. Zwłaszcza jeżeli mają krótki horyzont czasowy inwestycji, ponieważ wówczas większe znaczenie, duże znaczenie mogą mieć koszty transakcyjne. Zwłaszcza kiedy inwestują w sposób aktywny, kiedy mają, raz jesteśmy w akcjach, raz w obligacjach, nie wiem, stosują strategię momentum, to być może wówczas to może mieć znaczenie. ETF-y, tam, tam to jest niższa, więc pole wyboru wyższe, więc jest to rozwiązanie dla osób, które w większym stopniu wiedzą, czego chcą, coś już wiedzą o sobie, może coś wiedzą o rynku, zwłaszcza jeśli mają dłuższy horyzont inwestycyjny, ponieważ wówczas będzie to bardziej efektywne kosztowo, zwłaszcza jeżeli inwestujemy w sposób, w, spos w sposób pasywny. Mam nadzieję, że Ci się to podobało, że było to dla Ciebie interesujące. Dajcie znać, jak Wam się podobało, pod tym nagraniem i do zobaczenia następnym razem. Cześć.